rodzi się fascynująca problematyka. Światłość i ciemność. Pojawienie się światłości to stworzenie świata. Owszem, ale dodajmy, że według przekazów biblijnych Bóg jest światłością, bytem zdecydowanie odmiennym od Dux Tenebrarum, księcia ciemności. Książę ciemności, czyli grzech. Czy grzech ma jakiś kolor? Ma kolor i woń. Grzech cuchnie, a niezależnie od tego jest czarny, ciemny. W metafizycznej poezji Sępa Szarzyńskiego tak jest. Dusza człowieka grzesznego jest pokryta rdzą występku. O, Sherlock Holmes, ten nawet w ciemności potrafi światło prawdy dostrzec. Czyli są dobre duchy ciemności? Nie ma dobrych duchów ciemności. Są tylko złe duchy ciemności. Tylko jasność jest w naszym kręgu kulturowym pozytywnie nacechowana. Zanim udało się wydobyć gaz z węgla, a następnie nauczyć się wykorzystywać go do oświetlenia i ogrzewania siedzib ludzkich, przez całe stulecia jedynym oświetleniem miast był blask księżyca w bezchmurne noce i płomień pochodni. Prawdziwa gazownicza rewolucja następuje dopiero w XVII i XVIII wieku, między innymi doprowadzając do industrializacji i rozwoju przemysłu. Na Dolnym Śląsku jedną z pierwszych prób suchej destylacji węgla podjął w 1776 roku nadleśniczy Heller z okolic Wałbrzycha. Jednakże patent na przemysłową produkcję gazu otrzymują Anglicy w początku XIX wieku i już w 1810 roku powstaje pierwsza spółka gazownicza Chartered Gas Company, która zdobywa lukratywny kontrakt na oświetlenie Londynu. 3 lata później pierwsze lampy gazowe stają na moście Westminster. Do akcji szybko wkraczają także inżynierowie francuscy, inżynierowie pruscy. I tutaj wymienić należy Rudolfa Blochmana, znakomitego pruskiego inżyniera, który buduje gazownię w Lipsku, w Dreźnie, a także nadzoruje budowę pierwszej wrocławskiej gazowni. Niedługo później inicjatywę przejmują gminy miejskie, budując niewielkie obiekty. I jednym z takich przykładów jest gazownia w Paczkowie, dzisiaj obiekt muzealny. Początki rewolucji przemysłowej w Europie sprzyjały rozwojowi gazownictwa. Usytuowanie zakładów zależało od kilku istotnych miastami. Bliskość linii kolejowej i szlaku wodnego była kluczowa dla budowy kolejnych zakładów gazowniczych. Jak ten w XIX-wiecznym Paczkowie, zwanym wówczas Paczką.
schowaliśmy węgiel do pieca i co dalej? To nie taki byle jaki węgiel. Węgiel musiał być specjalny do produkcji gazu. Płukany, zawierający dużo części lotnych i drobny groszek, który spiekał się w wysokiej temperaturze w kęsy koksu. W takim układzie, gdzie temperatura jest 1200 do 1300 stopni, następuje pod zamknięciem, bez dostępu powietrza, sucha destylacja węgla kamiennego. Czyli po odparowaniu wody na początku tworzy się gaz. Gaz uchodzi tymi rurami do góry i przechodzi do urządzeń czyszczących, gdzie oczyszcza się z niepotrzebnych składników. Natomiast przy produkcji gazu pozostają jeszcze produkty uboczne, ale to musi potrwać. Taki załadunek 200 kg węgla przebywa w piecu około 6 do 8 godzin. Dopiero po 6-8 godzinach prażenia tego węgla bez dostępu powietrza, gdy już uszedł gaz do urządzeń czyszczących, podjeżdżano ciężkim wózkiem, który tu go widać, a za pomocą takiej dużej gracy po otwarciu tej retorty wyciągano ten żar na ciężki wózek, podjeżdżano pod prysznic z wodą i po zalaniu był to koks. Czyli wracając do gazu, to ten gaz, który tutaj powstał w tym piecu, jeszcze nie nadawał się do użytku. On musiał przejść jeszcze jakiś proces technologiczny. Jeszcze musiał przejść oczyszczanie z tych niepotrzebnych składników, a były to smoła, naftalen, amoniak, siarkowodór. Próbę oświetlenia miasta Rada Miejska podejmowała już dużo wcześniej. Pierwszą latarnię olejową postawiono na rynku w roku 1703. Jednakże ta atrakcja nie wzbudziła wielkiego entuzjazmu wśród mieszczan. Takim momentem przełomowym była iluminacja zastosowana w czasie wjazdu Fryderyka II do Wrocławia w roku 1741, kiedy to na rynku Placu Solnym i na ulicy Wita Stwosza postawiono ponad 1100 latarni olejowych. Bardzo szybko one się upowszechniły i pół wieku później we Wrocławiu było ich ponad 2000. Znakomitym wynalazkiem były także lampy zaopatrzone w tak zwane reflektory, które rozwieszano na linach zwisających nad ulicami, co przyczyniło się do lepszego oświetlenia ciągów ulicznych. Dalszy rozwój to już oświetlenie gazowe. Latarnik zapalający lampy oświetlające starówkę dawnego Wrocławia. Taki widok rozpowszechnił się w mieście w drugiej połowie XIX stulecia. Przechadzający się mieszczanie mogli sprawdzać dokładność swych zegarków z godziną rozjaśnienia się miejskich latarni. Rozwijające się miasto i przemysł potrzebują gazu. W krótkim czasie powstają więc kolejne gazownie. Już w 1843 roku we Wrocławiu przy ulicy Rydygiera funkcjonuje niewielki warsztat produkujący takie niewielkie agregaty gazownicze na potrzeby indywidualnych odbiorców. Jednym z nich był właściciel restauracji Złota Gęś, oświetlający swoje pomieszczenia. Już 2 lata później miasto podpisuje z 2 wrocławskimi przedsiębiorcami, Edwardem Szarbinowskim i Ferdynandem Friedlanderem, umowę o oświetlaniu miasta gazem. W tym samym roku powstaje pierwsza spółka gazownicza, a rok później przystąpiono do budowy gazowni przy ulicy Tęczowej. Jest to najstarsza gazownia, która powstała we Wrocławiu. Zaopatrywała ona w gaz latarnie uliczne znajdujące się na lewym brzegu Odry, a więc w obrębie otoczonym wielką fosą. Dzielnice prawobrzeżnego Wrocławia nie były oświetlane ze względu na trudności w przeprowadzeniu rur gazowych przez dość delikatne konstrukcje mostowe. Początkowo gaz produkowany w gazowni przy ulicy Tęczowej był wykorzystywany bezpośrednio, nie było konieczności jego magazynowania. Dopiero w 1860 roku powstaje ten pierwszy zbiornik do magazynowania gazu, po którym dzisiaj pozostało to piękne zarybione oczko wodne.
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem Wrocławia na gaz, w tym samym roku powstaje kolejna gazownia na Placu Drzewnym. Dziś to jest Plac Powstańców Warszawy w okolicy gmachu Urzędu Wojewódzkiego. A kilkanaście lat później pierwsza gazownia na prawym brzegu Odry przy ulicy Trzebnickiej. Wszystkie te trzy obiekty zostają zamknięte w momencie rozpoczęcia działalności gazowni tarnogajskiej, której to budowę rozpoczęto w 1903 roku. Na przełomie XIX i XX wieku ówczesny Breslau jest jednym z większych i bardzo dynamicznie rozwijających się ośrodków miejskich w Niemczech. Zapotrzebowanie na gaz stale rośnie, co wymusza na władzach miejskich decyzję o budowie pod miastem jednej z największych i najnowocześniejszych gazowni w Europie – gazowni tarnogajskiej. Mówi się, że to była jedna z najnowocześniejszych w Europie, wyjątkowa. Na czym ta wyjątkowość jej polegała? Wyjątkowość tej gazowni polegała na tym, że ona już została zaprojektowana w sposób bardziej nowoczesny, czyli spełniała funkcje takie, że ona musiała być zakładem praktycznie samowystarczalnym. Czyli pozyskanie wody ze studni głębinowych, czyli woda technologiczna, czyli własne źródła. Dalej, energia elektryczna, była hala maszyn wybudowana, gdzie maszyny parowe produkowały prąd stały. Czyli z zewnątrz tylko był węgiel. Z zewnątrz był dostarczany węgiel, prawda? I to było wszystko. I gazownia pracowała na takich właśnie zasadach. Nowoczesność również polegała na tym, że już przewidziano zbiorniki gazowe, które były budowane. To były duże zbiorniki o pojemności 110 tysięcy metrów sześciennych. I to były dwa, tak? Dwa. W pierwotnej fazie zbudowano oczywiście jeden zbiornik, prawda, żeby w ogóle gazownia mogła zafunkcjonować. Później dobudowano drugi. To były unikatowe takie konstrukcje, bo to były trójczłonowe zbiorniki, składały się z trzech elementów, prawda? I pojemność tych zbiorników, tak jak mówię, 100 tysięcy metrów sześciennych każdy, czyli 220 tysięcy metrów sześciennych można było tego gazu zmagazynować. To rzeczywiście była ciekawa konstrukcja, bo one, jak było mniej gazu, to były mniejsze, jak tak, było więcej one gazu, stanowiły to, że pierwszy element zbiornika to był basen z wodą i kolejne elementy zanurzały się w tej wodzie. One pracowały w tej formie, że załóżmy, produkcja była 10 tysięcy metrów sześciennych gazu na godzinę, prawda? Ale miasto potrzebowało w tym czasie 12 tysięcy, czyli z tego zbiornika on schodził sobie spokojnie, o te 2 tysiące się obniżał. Czyli gdybyśmy zakręcili ten kurek, to by połowa Wrocławia pozostała bez gazu? No tak, no w ten sposób to pracowało. Skupmy się na chwilę na produkcji gazu, który uwolniony z węgla, zanim trafi do fabryk lub do indywidualnych odbiorców, podlega wielu skomplikowanym procesom. Uwolniliśmy już gaz z węgla, prawda, ale on jeszcze nie nadaje się do użytku, jeszcze nie idzie do konsumentów. Nie, nawet do zbiornika nie dochodzi. Ten gaz jest zanieczyszczony, brudny. On by stwarzał zagrożenie dla życia ludzi i zatykałby przewody gazowe. Dlatego oczyszczano go z tych niepotrzebnych składników, które się w nim znalazły. I tak, najpierw trzeba było go ochłodzić z temperatury powyżej 100 stopni do temperatury 25 stopni, żeby odzyskać z tego smołę w odsmalaczu. W płuczkach amoniakalnych oczyścić go z amoniaku za pomocą wody. Za pomocą oleju płuczkowego oczyścić go z naftalenu, bo by zatykał te białe kryształki, by się wytrącały w niskich temperaturach, zatykałby przewody i wtedy przechodził do urządzeń czyszczących, które czyściły gaz z siarkowodoru za pomocą rudy darniowej. Czyli to nie żelazo, to nie rdza, tylko ruda darniowa. To jest ruda darniowa, która była stosowana do oczyszczania gazu z niepotrzebnych zanieczyszczeń, w tym przypadku siarkowodoru. I dopiero wtedy gaz przechodził do
licznika, gdzie mierzono, odczytywano jego ilość produkcji, stąd mógł dopiero spokojnie iść do zbiornika i do odbiorców. Gazownię na Tarnogaju zbudowano zaledwie w ciągu kilku lat. W tej chwili oprócz imponującej wieży ciśnień i kilku budynków nic praktycznie z niej nie pozostało. Czemu pan mnie tutaj wciągnął? Wciągnąłem pana dlatego, że to jest w tej chwili został już ostatni taki punkt wysokościowy terenu tejże gazowni, który jeszcze został przed rozbiórkami. Proszę pana, decyzja o budowie tejże gazowni, to jest już czwarta lokalizacja na terenie Wrocławia, zapadła w roku 902, przełom 903. Decyzję podjęła Rada Miasta Wrocławia. To szybko zbudowali, 3 lata. Trzy lata właśnie to jest to, że już po 3 latach z tej gazowni pierwszy gaz został podany do miasta. Czyli to było dość takie tempo, że tak powiem. Duże, a obiekt gigantyczny. Gazownia była budowana na terenie wiejskim poza miastem. Z uwagi na to, że gazownictwo to był taki przemysł dość uciążliwy dla otoczenia. Ale nie oszukujmy się. Blisko linii kolejowej, prawda? Ale, tak, to było w pobliżu linii kolejowych. Rozbudowa gazowni trwała do prawie że do wybuchu II wojny światowej. Stopniowo rozbudowywane były pewne urządzenia, zwiększana była ta produkcja. Ale cały czas na węglu, prawda? Cały czas na węglu, bo to jest jedyna metoda, która była znana wtedy, tak zwana sucha destylacja węgla kamiennego. Jeszcze 100 lat temu, kiedy gaz trafiał do odbiorcy, wykorzystywano go do najróżniejszych celów. Zanim jednak skorzystaliśmy z gazu niejednokrotnie, trzeba było zań zapłacić za pośrednictwem gazomierza. W zbiorniku, który kiedyś był symbolem gazowni, jest znakomita kolekcja elementów, które dzisiaj mi się kojarzą z gazownią, czyli gazomierze. Te gazomierze to są najstarsze i to 1877 rok, kiedy się użytkowano. Natomiast te następne dwie tablice, gdzie są powieszone gazomierze... Wyglądają jak telefony, prawda, na monety. To są gazomierze na żetony. Czyli trzeba było wrzucić żeton, i dopiero wtedy gaz. I dopiero wtedy gaz po zapłaceniu mógł płynąć do odbiorcy. Rozumiem, że to są kolejne mniej więcej chronologicznie poustawiane, ale intryguje mnie to urządzenie, to chyba nie jest gazomierz już. To nie jest gazomierz, to są urządzenia, które służyły do zamykania wypływu gazu i dopływu gazu do dawnych zbiorników i nie tylko. Stosowane takie urządzenia są do dzisiaj, chociaż są już unowocześnione. Czyli ze zbiornika liniami do gazomierzy, tak. I później rozprowadzenie w domu, tak, prawda? Tak. No to wiadomo, że do oświetlenia domów, do kuchenek gazowych Junkersów, ale w waszych zbiorach znajduje się cała gama rozmaitych drobnych przedmiotów, które nigdy z gazem mi się nie kojarzyły. Gaz produkowany był przede wszystkim na samym początku do oświetlenia ulic, ale w dalszej kolejności ten gaz wiadomo, że wydzielał ciepło, dlatego można go było wykorzystać do różnych mediów i tak między innymi stosowano go w kuchenkach gazowych, w dużych kaloryferach, do ogrzewania ciepłej wody, czyli do kąpieli można było stosować dawniej gaz. Jest jeszcze taki element dla mnie fascynujący, mianowicie to drzewo,
genealogiczne. To nie jest drzewo obrazujące rodziny gazowników. Nie, jest to makietka ponad stuletnia z gazowni prudnickiej, gdzie pokazuje się, co można było otrzymać ze 100 kg węgla po przeróbce chemicznej. No, tych produktów było tak wiele, że nie sposób ich wymienić, bo nawet niektórzy twierdzą, że było ich aż ponad 200. Wrocław, będąc rozległym miastem, no musiał mieć jeszcze jakieś dodatkowe punkty zasilania, żeby to ciśnienie gazu było w miarę wyrównane, bo ciśnienie zbiornikowe, to tak powiem humorystycznie, to było tylko 200 mm słupa wody, więc on nie dawał. Gdzieś trzeba gaz, było to wspomagać. Była Tęczowa, była Trzebnicka, gdzie były zbiorniki, były przetłocznie. Tam się przetłaczało gaz, te zbiorniki wyrównywały to ciśnienie w tym. Tęczowa to głównie pracowała na potrzeby Hutmenu, tych wszystkich tej dzielnicy fabrycznej, tam gdzie duże ilości gazu były pobierane. Trzebnicka dawała na drugą stronę Odry, prawda, w kierunku Psiepoli i tak dalej. Były jeszcze bardzo malutkie zbiorniczki, dwa w Wrocławiu. Na Złotnikach i był zbiornik na Psimpolu. Malusieńki, taki zbiornik o 500 czy 1000 metrów sześciennych gazu, on tam jeszcze dociskał to ciśnienie, żeby ludzie mieli gaz. O tak to wszystko wyglądało. Początki gazownictwa, początki wykorzystywania gazu węglowego to przede wszystkim oświetlenie miast. Z czasem proporcje wykorzystania gazu zupełnie się zmieniły. 23 maja 1847 roku o godzinie 19 wrocławianie zgromadzeni na Placu Solnym i Rynku mogli podziwiać nieoglądany do tej pory spektakl. W tym rejonie bowiem zapłonęło ponad 750 latarni gazowych, znakomicie oświetlając ukryte dotychczas w mroku zakątki miasta. Rozwój oświetlenia gazowego postępował bardzo szybko, gdyż już 50 lat później w mieście znajdowało się ponad 7 tysięcy takich punktów, trójramiennych punktów świetlnych. Friedlander i Szarbinowski, dwóch wrocławskich przedsiębiorców, można by powiedzieć ojców oświetlenia miejskiego we Wrocławiu. To oni podpisali z ówczesnymi władzami miasta dokument liczący 25 paragrafów, a zatytułowany Umowa o oświetleniu miasta Wrocławia gazem. W 1845 roku miasto podpisuje bardzo szczegółową umowę z nowo powstałą spółką gazowniczą. Dlaczego aż tak szczegółowo? Umowa była dlatego taka szczegółowa, ponieważ dotyczyła kilku ważnych kwestii, więc przede wszystkim chodziło o budowę latarni na ulicach, czyli powstania oświetlenia publicznego ulic. Inwestycja ta miała obejmować ten obszar centrum miasta, zawarty między... Czyli w obrębie dzisiejszej Fosy, prawda? To był teren między Fosą a Odrą i nie obejmował tutaj promenady. Kończył się na ulicy Włodkowica. Należało poprowadzić sieć gazową poprzez ulicę tak, aby połączyć latarnie, zbudowane latarnie na terenie miasta z gazownią. Poprzez gazociąg był dostarczany gaz. I teraz właśnie umowa regulowała taką kwestię. Sprawy budowy powstania gazowni, wyboru terenu, miejsca, czyli parceli. Przedsiębiorcy, którzy podpisali tę umowę, musieli miastu dać do zaakceptowania plan, który przewidywał z kolei, gdzie te latarnie powstaną, dokładnie w których miejscach. No bo to też teren miejski. Tak, oczywiście. I z kolei bardzo dokładnie były uregulowane sprawy budowy gazociągu i przewidywano wtedy wszystkie warunki, jakie ta inwestycja miała spełniać dla budowli, które powstaną nad ziemią, czyli głównie właśnie latarni i pod ziemią rurociągów. Wszystko to było dokładnie uregulowane. Sprawy bezpieczeństwa, czyli w momencie na przykład, jeżeli doszło do jakiegoś awarii, prawda, jeżeli zdarzył się wypadek z pieszymi, za wszystkie te sprawy odpowiadali przedsiębiorcy. Oni mieli tak zabezpieczyć teren inwestycji, żeby inwestycja była bezpieczna dla mieszkańców. Czyli miasto żądało pewnych gwarancji od przedsiębiorców.
Tak, miasto żądało gwarancji, dlatego że właśnie jak gdyby dokończenie tej inwestycji miało zagwarantować fakt, że przedsiębiorcy wpłacą kaucję. W momencie, gdyby nie doszło do realizacji którychś z warunków umowy, kaucja, no oczywiście wtedy następował przepadek tej kaucji. Jednak to się nie stało, czyli wygląda na to, że inwestycja została wypełniona we wszystkich punktach. Po wojnie w 1945 roku przyjechała ekipa z Krakowa, gazowników i z Lwowa. Ale gazownia nie została zniszczona? To zniszczona punkt częściowo była, wieża, to wszystko prawda? Było częściowo poniszczone. I zadaniem tej ekipy było uruchomienie gazu na ile było możliwe dla miasta. I już w sierpniu 1945 roku gaz z tej gazowni popłynął do miasta. Stopniowo uruchamiano, odbudowywano te zniszczone tu obiekty, urządzenia. Jeszcze w 50-tych latach wybudowano dodatkowo jeden blok pieców pionowo-komorowych, no z zamiarem, żeby tego gazu dla miasta było coraz więcej. No właśnie, potrzeba miasto nam gazu, a gazowni nie ma. A gazowni nie ma, więc wybudowano gazociąg z Górnego Śląska, ze Zdzieszowic, z tej koksowni do Wrocławia. I to była tylko stacja przesyłowa wtedy, można powiedzieć. Nie, gazownia pracowała cały czas, tylko on dodatkowo uzupełniał nam te ilości gazu. Później się zaczęła powolutku era gazu ziemnego. Na Niżu Dolnośląskim odkryto złoże. Wierzchowice, to pan wie, tam gdzie ten zbiornik słynny jest. Tak, i stąd pierwszy gaz z Wierzchowic do Wrocławia był doprowadzony w 1972 roku. I był moment, że we Wrocławiu w systemie sieci pracowały trzy różne gazy. Gaz wysokometanowy, gaz koksowniczy i gaz zaazotowany. No i doszło już do tego momentu, że już nie było sensu trzymać tej gazowni, bo to już tylko pracowało dla koksu. I tak to wszystko trwało, proszę pana, do 90 roku. W 90 roku zaniechano produkcji, wyłączono już całkowicie gazownię. Zanim gaz ziemny zastąpił swego starszego brata, produkowanego z węgla, w różnych rejonach Dolnego Śląska rozwijały się gazownie i stacje przesyłowe tego niezbędnego dla przemysłu paliwa. Małe miejscowości Dolnego Śląska, takie jak Sobótka, zaopatrywane były w gaz z własnych zakładów. Ta gazownia w Sobótce, jak tu widzimy, został z niej tylko w zasadzie po niej zbiornik i częściowo budynki produkcyjne. To była mała gazownia produkująca gaz metodą klasyczną i gaz na potrzeby własne tylko dla miejscowej. I te wszystkie lokalne gazownie zostały po wojnie zaraz uruchomione? Tak, wszystkie zostały uruchomione i do lat gdzieś 70. początku pracowały normalnie, zasilając miasto w potrzebne ilości gazu. No tak, bo w latach 70. wchodzi nam zaczyna gaz się pojawiać ziemny. Tu i ówdzie gaz ziemny. Na terenach gazowniczych zostają tylko stacje redukcyjno-pomiarowe, którymi dostarczany gaz jest do sieci miejskiej. Takim ewenementem, bo tu mówimy o latach 70., prawda, że tak. Gazownie są masowo wyłączane, ale ewenementem jest gazownia w Międzylesiu, działająca nawet do lat 90. Gazownia w Międzylesiu działała do lat 90, no właściwie 7 roku, z uwagi na trudności z doprowadzeniem odpowiedniej ilości gazu do tejże miejscowości. Ona jest położona między górami, jak już sama nazwa tam gdzieś wskazuje, prawda, i były olbrzymie kłopoty. Kosztowo to się bardzo, żeby doprowadzić gaz ziemny. I to była ostatnia gazownia w Polsce i mówiło się na tym, że nawet w Europie, która jeszcze produkowała gaz metodą klasyczną. Z wielkich klasycznych gazowni także nie pozostało wiele. To, co przetrwało, możemy oglądać już tylko w muzeum. Thank you.
mieli, ale no parę dziur takich ładnych. Dobry, co się stało? Jest uszkodzona rura podczas korytowania podparki. Już umowa pierwszej spółki gazowej wrocławskiej regulowała odrębnymi przepisami sposób działania w sytuacjach awaryjnych. Dzisiaj na takie interwencje wyjeżdżają panowie z pogotowia gazowego, którego siedziba mieści się właśnie w najstarszej gazowni przy ulicy Tęczowej. Pogotowie interweniuje w rozmaitych sytuacjach, w przypadkach rozstrzelnienia instalacji gazowej, w przypadku zagrożenia wybuchem, chociażby podłożenia bomby, w przypadkach pożarów, wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie odłączenie jakiegoś obiektu lub części miasta od sieci gazowniczej. Czy czujecie się spadkobiercą tej pierwszej spółki, która została zawiązana w celu oświetlenia miasta Wrocławia gazem? No tak, jak najbardziej, mimo że produkcja klasyczna gazu to już dzisiaj bardzo odległa przeszłość, to jednak nadal rurami gazowymi przecież płynie gaz. Tak, ale już ten gaz spółka przesyła właściwie nie do oświetlania miasta, prawda? Tylko to są i gospodarstwa domowe, i przemysł. Tak, tak jak najbardziej. Natomiast pracownicy Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa realizują w zasadzie dokładnie ten sam cel, co nasi poprzednicy, czyli dostarczają gaz do odbiorców. A co z konkurencją? Mówi się o różnych alternatywnych źródłach energii, mówi się o gazie łupkowym. Czy to wam jakoś zagraża w perspektywach rozwojowych? Absolutnie nie. No, szczególnie gaz łupkowy to przecież jest dokładnie ten sam gaz. Tyle tylko, że troszeczkę inaczej usytuowany pod ziemią, w inny sposób wydobywany, ale przecież surowiec jest dokładnie ten sam, czyli naszymi samymi rurami tak, popłynie. Dokładnie, tak? Tymi samymi rurami będzie mógł potem płynąć. No świetnie się zdarzyło, że jest jednak część miasta, która jednak nadal jest oświetlona gazowymi latarniami. Jeżeli one wszystkie tutaj zapłoną, no to będziemy mogli się czuć jak 23 maja 1847 roku. Myślę, że dokładnie tak. Przepiękne światło rzeczywiście dają cudowną aurę. To jest takie trochę koło historii. Na jednej ze 100 latarń usiadł mały duszek, dobry duszek gazowników. Kazimierz Tuński, zwany też pieszczotliwie Gazusiem. Ciepłą aurę roztacza nad nami gazownikami. Zobaczymy, czy pozwoli nam odpalić latarnię, żebyśmy spalili 1 cm3 z tego miliarda, który rocznie przesyłamy naszymi rurami.